To, o czym warto pamiętać, o czym często się zapomina, to jest to, żeby przy tym kieszonkowym, które dziecku damy, dać mu szansę gospodarowania samodzielnego. Znaczy samodzielnego podejmowania decyzji, co z tymi pieniędzmi zrobić, bez jakiegoś ścisłego nadzoru rodziców. Oczywiście dobrze, żeby rodzic gdzieś z tyłu zerkał i w razie jakichś naprawdę poważnych uchybień gdzieś to skontrolował. Natomiast warto pamiętać, że nawet jeśli dziecko wyda pieniądze na coś nie do końca trafionego, to uczy go to też, żeby z większą rozwagą te pieniądze wydawać. Z drugiej strony warto pamiętać na przykład w kwestii kieszonkowego, że u młodszych dzieci warto je dawać na przykład raz w tygodniu, dlatego że dziecku trudno jest przewidzieć taką perspektywę miesiąca na przykład. Więc młodszym dzieciom dobrze jest dawać raz w tygodniu kieszonkowe, starszym dzieciom raz w miesiącu. Z drugiej strony warto też pamiętać o tym, że kieszonkowe powinno być regularne. To uczy dzieci systematyczności, to uczy dzieci odpowiedzialności i rozsądnego zarządzania. Ja wiem, w jakim okresie mam te pieniądze i tu muszę się zmieścić. Tym samym również warto uważać na to, żeby nie dokładać dziecku kieszonkowego. To znaczy, dzisiaj wydałem wszystko, bo tak mi wyszło, to ja poproszę tatusia, to mi da jeszcze dodatkowe pieniądze. No nie. Tak, jeżeli dziecko ma poczucie, że zawsze może dostać kolejne pieniądze, to też nie uczy się takiego rozważnego nimi gospodarowania. Z drugiej strony również nie uczy się tego, że jaka jest wartość pieniądza. Tak, bo wydaje mu się, okej, wydałam, pójdę do rodziców, dostanę kolejne pieniądze. W związku z czym to są takie chyba podstawowe rzeczy, o których warto byłoby pamiętać, żeby uczyć dzieci takiej systematyczności. PKO Bank Polski. Dzień dobry.